Cześć wszystkim, znowu po 7, dalszy ciąg świątyni dwóch żywiołów. Dobra, rozwaliliśmy wszystkich gburów, dostaliśmy za nich zaledwie 500 ekspów. Kolejny krok. Uważam, że zostaliśmy... Dobrze. Zostaliśmy oszukani na tym. Opaska intelektu plus 4. Ciekawe. Czy ty coś zaczynasz zbierać? Pewnie tak. Dobra. Lavos. Weź sobie. Inteligencja. Zwiększenie inteligencji nie daje nam dodatkowych czarów. Miejsce na czary to tylko nasza bazowa inteligencja, ale sprawia, że nasze czary będą trudniejsze do odparcia. Większy stopień trudności na ich odparcie będzie. Dobra. Ojku, znowu gra się zacina. Ja pierdzielę. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile jeszcze psychicznie będę w stanie wytrzymać tych zacinania się gry. Jeżeli sytuacja jeszcze się będzie pogarszać, to naprawdę pójdziemy tylko do tej sali tronowej i już rozwalimy ostatecznego bossa. O ile Skrop nie ma jakiegoś zadania w tym, że się z nami pokłóci, to sam Skrop będzie chyba w stanie rozwalić cokolwiek by się tam znajdowało. Co my tutaj mamy? Chagrin? Co to jest? Lavos trafia KP20. Nie wygląda. Nie wygląda po. Z boską wolą. Nie wygląda zbyt niebezpiecznie. Wolą. Jeżeli tam jest ich więcej, to za chwilę się pewnie o tym dowiemy. Okej. Okay. Przejście najwidoczniej do sfery ognia. Jest ich tutaj więcej. Po raz ponowny deweloperzy postanowili dać postaci najwolniejsze możliwe animacje. Jak sobie życzysz. Dobra. Tak, na razie nie widzę więcej gburów, więc może powróćmy do naszego pierwotnego ustawienia. To znaczy, że ty nie masz potężnych ataków. Ty również nie masz potężnych ataków. Natychmiast. Jak sobie życzysz. Tak jest! Dobra, w porównaniu do tych gburów... Dobra. Nie rozumiem, jakie jest wyzwanie z tym czymś. Dobra. Design potworów teraz naprawdę jest... wszędzie. Jak sobie życzysz. Z jednej strony spotykamy potworów, których prawie w ogóle się nie da zranić, a z drugiej strony coś takiego. Gdzie ty jesteś, Light? Tutaj jesteś. Dobrze. Ruszam. Może go zaszarżować? Już. Nie. Okay. To podejdź chociaż. Natychmiast. Dobra, i to coś daje mniej więcej podobne ilości doświadczenia, co tamte gbury, z którymi walczyliśmy. Dobra, Elmo. Właściwie kiedy ty awansowałeś na 10 poziom? Chyba nie zauważyłem. No cóż. Dużo nam brakuje jeszcze do awansu? Niedużo. Okej. Okay. Prawda, Druid i Lavos będą mieli awans dużo później, ponieważ dużo punktów doświadczenia wydali na tworzenie magicznych przedmiotów. Dobra. Nie wiem, co to jest ta Gorgona, ale na dobry początek ją unieruchomię. Przynajmniej spróbuję.
Aż gorgony w różnych mitologiach mają różne nieciekawe rzeczy, jak zamiana w kamień. Tak jest. A nie mam żadnych zaklęć, które by... Ruszam. ...przeciwdziałały petryfikacji. Dobra. Masz proste linii? No to już trudno. Dobra. Odparte. Nie wiem, co to znaczy odparte. Przecież został sparaliżowany. Oczywiście. Okej, a tu druga wyskakuje z rogu. Nie fajnie. Jak sobie życzysz? Dobra. Już. Zajmijmy się nią najpierw. 32 ładnie. Jak sobie życzysz? Dobra. A teraz... Już! Zajmijmy się nią. Stop! O krytyk za stówę. Zabicie Gorgony jednym ciosem. Fajnie, fajnie. Dobrze. Miałem coś przy sobie. No, oczywiście, że nie. Na początku myślałem, że... Świątynia Złych Żywiołów to taka przyjemna gra, w którą tak po prostu solidnie skonstruowaną drużyną będzie można sobie... Okej, więcej gburów. Solidnie skonstruowaną drużyną będzie można sobie spokojnie przejść tą grę. Teraz dochodzę do wniosku, że to gra, którą trzeba złamać. I właśnie znaleźliśmy jakiś czas temu sposób, jak to złamać, więc... Nie zamierzam. Nie zamierzam się przed tym powstrzymywać. Dobra. Jest chyba idealna okazja na kolejne przyspieszenie. Pomału, dzięki, pomału. Ora, wiecie co? Ja tą walkę wytnę. Na pewno nic ciekawego się tutaj nie wydarzy. Dobra, jak widzicie, piękne 260 punktów doświadczenia. Całe nic. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra. O, że nie chciałem ciebie ruszyć, ale już za późno na to. Oczywiście. Staliczny śluz. Mam nadzieję, że to nie jest to coś, co się powiela. Przy trafieniu. Walka z tym była naprawdę mordęgą. Da się zrobić. Okej, fajnie, że nie trafiłeś. Natychmiast ruszam. Z boską wolą. Ugo. Natychmiast. Jak ci się sobie z tym poradzisz? Nieźle, nieźle. Anti, jak rzuci na siebie większy magiczny kieł, to całkiem niezłe obrażenia już jest w stanie zadawać. Już. Nie tak dobre jak Skrop, ale... Dobra. Nie porównujmy się do Skropa, bo to nieuczciwe dla kogokolwiek. Dobra. Dobra, light. Wróć jeszcze parę leczeń tu i ówdzie. Dobrze. I zaśpiewaj nam. Chyba w końcu ta muzyka barda zauważyłem, że już ten... Ma ten efekt zwiększony, że zwiększa również obrażenia. Mogę pokazać wam to potem w rzutach, kiedy tylko gra się odblokuje.
Dobra, tym razem gra się nie odblokowała, więc musiałem ją zrestartować. Nie wiem jak... Nie wiem jak to robić, żeby czegoś takiego uniknąć. Naprawdę, nie wiem. Nie wiem też ile będę w stanie przetrzymać coś takiego. Siema? Kaczu? Bogom niech będą dzięki. Błagam, pozwólcie mi do siebie dołączyć. Co? Kim jesteś? Przepraszam, nazywam się Jer i jestem tkaczem z Narb. Od wielu tygodni jestem tu uwięziony. W każdym razie tak oceniam ten czas. Nie jest to tutaj łatwe. Co robi tkacz z Narb w takim miejscu? Dokonałem głupiego wyboru. W Narb żyło się ciężko. Mało tam roboty dla tkacza, więc przyłączyłem się do jednej z miejscowych band. Myślałem, że po paru wyprawach zarobię dość, aby przenieść się gdzie indziej. Nie jest gadne, schwytano cię. Nie, nie złapano mnie. Niemal natychmiast zacząłem żałować swego wyboru. Próbowałem odejść z bandy. Moim kompanom to się nie spodobało. Zabrali mnie więc przed oblicze Hedraka. Gdy zorientował się, że nic nie wiem, wtrącił mnie tutaj. I zdołałeś tu przeżyć? Ty, tkacz? Mało brakowało. Niemal natychmiast znalazł mnie Grank ze swoimi przydupasami. Ukradli mój sprzęt, a mnie przegonili. Udało mi się wyrychtować sobie jakąś zbroję ze szczątków. Znalazłem też jakąś zardzewiałą broń. No i umiem rzucać kulę ognia. Kim jest ten Grank? Grank to zły kapłan przewodzący grupce bandziorów, która jakimś cudem się tu zakradła. Zaatakowali mnie zaraz po moim przybyciu, a nie miałem wtedy nawet moich kul ognia. Kule ognia? Jesteś czarownikiem? Moje kule ognia to małe zawiniątka, które podpalam i rzucam. Tylko dzięki nim udało mi się tu przetrwać, ale ledwo. Rzeczywiście, radzisz sobie nieźle. Mogę się do ciebie przyłączyć? Sprawa zaczyna być gardłowa, długo już tu sobie sam nie poradzę. Przykro mi, mam już dość towarzyszy. Ach, wiem, że tu zginę. Po prostu wiem. Miłego dnia. W sumie, kiedy oczyścimy wszystkie te sfery, nie powinno być żadnego problemu dla tych ludzi, żeby po prostu sobie wyszli tym samym wyjściem, którym my wyjdziemy. Zastanawiam się, czy ten gang to jest gościem, który pilnuje wyjścia z tej sfery. Okej, okay. Cześć czarodzieju. Demony, przestańcie, jako że pragnę z wami rozprawiać. Kogo wyzywasz od demonów? Nadam więc wam miano diabłów, wszak różnica to żadna. Dla mnie jednak znacząca, czego chcesz, starcze? Ja, sergeant, błagam was uniżenie o uwolnienie z tego piekła. Ale o co ci chodzi? Czy ja cię tu trzymam? Błagam was, złotem hojnie sypnę, tysiącami sztuk złota. Mam je w mym domu, pozwólcie mi jeno znowu żywot zwykły prowadzić. I chcesz tylko iść do domu? Za wyprowadzenie mnie bezpiecznie na świat zapłacę ci, demonie, 5000 sztuk złota. 5000 sztuk złota, umowa stoi. Dokonało się więc, demonie. Złoto otrzymasz, gdy mnie do domu doprowadzisz. Przykro mi, ale mam już zbyt wielu towarzyszy. Wrócę po ciebie później. Piekło niech cię pochłonie i twoi bracia demony! Oby mój zgon przez wieczność całą spokoju ci nie dawał. Miłego dnia. Wiecie co? Jak już poczyścimy te miejsca, to ja się tu wrócę i pozbieram tych ludzi. Nie wiem, kogo wygonię z drużyny. Prawdopodobnie Funroka, bo na nic nie zasługuje. O, zakała drużyny, ale... Chociażby, żeby zobaczyć, co oni będą mówić, kiedy się ich uwolni. Oczywiście. Duży żywiołak ziemi. Mam nadzieję, że nie będzie sprawiał problemów. Dobrze. Dobra. Telmo, poczekaj. Niech się rzuci na skorpa. Dobra. Jak rozkażesz. Do dzieła. Dobrze. Dobrze. Funrok, ty nic nie rób. Skorp, do dzieła. Skorp. Takiego Funroka mogę. Mogę mu po prostu pozwolić, żeby nic nie robił. Bo wiem, że na niewiele więcej go stać. Od ciebie, Skorp. Wiesz, jak to wujek Ben mówił.
Z dużą siłą wiąże się duża odpowiedzialność, więc od ciebie więcej będzie wymagane. Co my tu mamy? Robisz wrażenie. To jednak bez znaczenia. Na pewno okażesz się istotą wyjątkowo smaczną. Co? Chcesz mnie zjeść? Lepiej wymyśl inny plan, demonie. Od wielu lat nie jadłem mięsa śmiertelnika. Więc dzisiejsze niepowodzenie w tym względzie zbytnio cię nie zmartwi. Stworzenie z ciebie małe, żylaste, ledwie mała przekąska. Ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Małe ze mnie stworzenie, szkoda zachodu. Wyglądasz bardzo soczyście. Na pewno masz w sobie dużo smakowitej krwi. Chyba wstrzymam się od odpowiedzi na to pytanie. Dobra, do rzeczy. Chyba, że się zabijesz i oszczędzisz mi kłopotu. Nie, jeżeli będzie trzeba, padnę w boju. Sądzę jednak, że właśnie trafiłeś na kogoś od siebie mocniejszego. Ech, wy śmiertelnicy. Zawsze macie o sobie takie wysokie mniemanie. Cóż za nieuzasadniona arogancja. I znowu mamy kolegów. Elmo oberwał. Unrock. Oczywiście. Możesz spróbować ściągnąć jego uwagę. Dobra, Elmo. Możesz spróbować podejść. Ładnie. Dobra, ten strażnik, co on sobą reprezentuje? Powiesz nam, okej. Dobra. Natychmiast. Okej, kolejny. Może Anti będzie w stanie się nim zająć. A poza tym nasze ostatnie przyspieszenie. Korp, że na razie wyłącz potężny atak, zobaczmy jak twoje standardowe ataki sobie z nim dadzą radę, całkiem nieźle. Prawda, ma dużo życia, więc to może być problematyczne. A tymczasem dobrze. Wy ludzie zajmijcie się tym żywiołakiem. Strzana odbicia. Nie wiem, co jeszcze może mieć w swoim zanadrzu. Unrock. Oczywiście. Może dużo nie będziesz w stanie zdziałać. Oczywiście. Ale powinieneś być przynajmniej w stanie pozbyć się paru lustrzanych odbić. Dobra. Jak sobie życzysz. Ra. Lavos. Oczywiście. Pomóż z tym żywiołakiem ziemi. Może nam trochę niepotrzebnej krwi napruć. Tak jest. Dobra, Skorp, do dzieła. Już. Ładnie. Jeszcze jedna taka tura i będzie po gościu. Krytyk za 50, ładnie.
Anti, podejdź tutaj bliżej. Natychmiast. Wszelki wypadek, gdyby ktoś potrzebował twojej pomocy. Quasi, ty. Oczywiście. To nie było. To było do przewidzenia. Dobra. Ładnie. Z boską wolą. Zajmij się Quasitem. Dobrze. Oczywiście. Chyba do niego strzelać nie ma potrzeby. Ten Quasit może nam więcej tutaj nabroić. Już. No i dobra. Kolejny strażnik legł. Dobrze. U naszych stóp. Magiczny klejnot. No i dobra. Chyba wszystko w tej sferze. Została już nam tylko sfera... Oczywiście. Została już nam tylko sfera wody. Ale zanim do niej się wybierzemy, przydałoby mi się mały odpoczynek. Więc znowu krótka przerwa i wracam za chwilę. Dobra, jestem z powrotem, wszyscy są cali, zdrowi. Możemy ruszać dalej. Na razie tylko powiedzmy, dajmy sobie muzykę barda. Tak jest. No i dobra, została nam jeszcze tylko wody. Sfera. No, wygląda, że powinno być to. Dobrze. Możemy tu spotkać lodowe olbrzymy. O! Nasz olbrzym się wypowiedział. Utopiec. Ma chyba model umbrowego kolosa. Bra, Funrock. Oczywiście. Osłoń Lavosa swoją piersią. Bogo ognia. Zamęt. Tak, podobnie jak... Robią to podobnie jak umbrowe kolosy. Umbrowe kolosy również nam rzucały zamęt. Co ja mogę z tym zrobić? Chcę przywołać jakiegoś olbrzymiego węża dusiciela albo niedźwiedzia polarnego. Jak sobie tak, życzy? Weźmy niedźwiedzia polarnego. Nie najlepszy pokaz na wejście. A, ognia. Dobrze. Czy ja mogę rzucić rozproszenie? W sumie to byłby nie chyba niezły pomysł. Ale za późno już. Zobaczmy, jak sobie poradzą z kulą ognia. Jak sobie życzysz. Nie najlepiej sobie poradzili. Dobra, szarża. Dobrze. Dobra, nie wiem, czy swoboda ruchu skasuje nam to. Zamęt. Bo Soul ma swobodę ruchów i wygląda, jakby był odporny na zamęt. Jak sobie życzysz. Możemy spróbować. Dobra, spróbujmy. Swoboda ruchów. Nope. Nadal jest zamęcony. Jak sobie życzysz. Dobrze. Dobra, dlaczego mój niedźwiedź polarny się nie ruszył? Tak jest. Zapłaciłem cały pięciokręgowe zaklęcie, żeby go przywołać. I teraz nic nie robi.
Może się odsuń trochę. Dobra, Soul. Do dzieła. Okej, nie wiem co się wydarzyło. Do usług. Dobrze. Dobijmy go. Co ty robisz? A, zamęcony jesteś, dlatego się nie ruszyłeś wcześniej, okej. W takim razie wybaczam ci. Takie małe ludziki jak ty nie zostały. Takie małe niedźwiadki jak ty nie zostały stworzone do tego, żeby opierać się Zamętowi. Okej. Okay. Lacedon jakiś tam się pewnie pojawił, co? Oczywiście. Możesz strzelić do niego, chociaż go nie widać? Nie. Ej, za chwilę chyba do nas podejdzie w takim razie. Dobra, ludzie. Natychmiast. Wracać. Jestem zaskoczony, jak duży ma zasięg ruchu. Da się zrobić. Anti, kiedy nie jest... kiedy nie jest w zwierzęcej formie. Dobrze. Dobra. Jak? Jak rozkażesz? Oczywiście. Zobaczymy, czy jesteś w stanie coś zrobić. Soul powinien sobie poradzić. Puszczmy ogień tutaj. Dobrze. Ładnie. Dobrze. To nie zadaje zbyt dużo obrażeń. Tak jest. Dobra, Soul. Dobrze. Rozpłatanie. Dokładnie. Super. Na razie nic poważnego nie stoi nam na drodze. A więcej lacedonów. You're approaching me instead of running away. And come as close as you wish. Z boską się mili się nimi zajmą. A strzały byłyby dużo bardziej satysfakcjonujące, gdyby nie poruszały się z prędkością, nie wiem. Płatka na wietrze. Natychmiast. Jak rozkażesz. Dobra. Jak na razie bez problemów. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko awansu. Przynajmniej częścią drużyny. A póki co, zwiedzajmy dalej. Zamęt niedługo się co niektórym skończy, mam nadzieję. Żywiołak wody. Poczekajmy na niego. Dobrze. Dobrze. Ciekawe co żywiołak jak powie na bzyt. Bzyt. A mu się to zbytnio nie spodobało. Uuu, jaki on ma zasięg. Ruszam. Skubany. Dobrze. A Funrock? Trzymuj bezpieczny dystans. Dobra. Okej. Natychmiast.
chyba też będzie w stanie kogoś zaatakować. Elmo oraz pudłową. Dobra, sklep. Do roboty. Stra. Dobrze. No i super. Mamy to. Wszyscy, którzy nie tworzyli przedmiotów w międzyczasie, to awansowali. Dobra, Soul. Barbarzyńca. Słuchiwanie. Przecieranie się. Sztuka przetrwania. Zastraszanie. Dobra, nic więcej nie masz. Tak, jeszcze jeden punkt. Nie wiem, dlaczego masz jeszcze jeden punkt wolny. Mugo. Łowca. Kolejny wróg rasowy. Czy mogę skasować orka? Nie. Dobra. Nie wiem, czy ten ostateczny boss to się liczy za pozasferowca. Chyba tak. Weźmy zły pozasferowiec. I dajmy premię. Plus. Nie mam najmniejszego pojęcia, czy nam coś to da. Przynajmniej może pomoże w walce z tymi bossami, którymi teraz walczymy. Raty koncentracji, nie potrzebujesz leczenie. Spostrzegawczość. Nie masz przedzierania się. Przedzieranie się. No i dobra, reszta to w sumie obojętne. Nasłuchiwanie się, skradanie. Dobra. Czy to znaczy, że masz dodatkowe zaklęcie? Tak. Damy ci gąszcz cierni. Aczkolwiek kraszowało nam to grę. Ale jestem w stanie ponownie wybaczyć temu czarowi. Dobra, Bart. Aktorstwo koniecznie. Blefowanie, dyplomacja, koncentracja, przedzieranie się. Używanie magicznych urządzeń, wycena już. Kurczę, kupcy nie chcą z nami ostatnio gadać. Daj więcej używania magicznych urządzeń. Że jakąś różdżkę będziesz mógł. Czary czwartego poziomu. Co my tu mamy? Dominacja osoba. To może się przydać, jeżeli Scrap stwierdzi, że nas zechce zdradzić. On ma bardzo niskie rzuty na wolę, więc nawet jeżeli nas zaatakuje, to możemy go zdominować. Nie wiem, kazać mu się zabić czy coś. Większa niewidzialność. To może się przydać. Nieruchomienie potwora jest zawsze przydatne, tak samo jak swoboda ruchów. Bardzo dużo przydatnych czarów tu jest. Weźmy leczenie krytycznych ran. Reszta się zastanówmy. Ogłusza wszystkie istoty w obrębie stożka i zadaje 5k6 obrażeń od dźwięku. To może się przydać. Dźwięk jest bardzo trudny. Obrażenia od dźwięku bardzo trudno skontrować. Ale tylko jeden czar będzie mógł w stanie rzucić, to może weźmy coś przydatniejszego. Przełamanie zaklęcia. Uwalnia cele od uroków, zmian, klątw i skamienienia. To też brzmi przydatne. Przy okazji próbowałem rzucić zdjęcie klątwy na Elmo i to w ogóle nie zmieniło tych rzutów, które cały czas wykonuję, więc to jest bug, a nie żadna klątwa. Weźmy dominację, na wszelki wypadek. Tak, cały czas biorę pod uwagę, że w pewnym momencie Scrop stwierdzi, że to jednak nie jego drużyna i tam. A co możemy wziąć z czwartego poziomu? Cel staje się przezroczysty i niematerialny, uzyskuje zmniejszenie obrażeń, chyba że są one wynikiem działania magii. Jest całkiem spoko. (Głos)
Zyskujesz premię plus 30 do rzutów na blefowanie. Twoje kłamstwa wymykają się próbą magicznego zdemaskowania. Zyskujesz druzgocąca rozpacz. Cel otrzymuje minus 2 do rzutów ataku, obrażeń, rzutów obronnych i testów umiejętności. To też brzmi spoko. Zobaczmy, czy na to jest jakiś rzut obronny. Rzut obronny, siła woli. Okej. Jakby nie było na to rzutu obronnego, to bym się zastanowił. Obłożenie klątwą. Kara minus 6 do umiejętności, kara minus 4 rzutów ataku, rzutów obronnych i testów lub 50% szansa utraty okazji do działania. Okej, to też brzmi ciekawie. Zobaczmy to również. Nie ma tego? Ślepy jestem? Obłożenie klątwą. Tutaj jest. Tam nie ma? Nie ma. W ogóle nie widzę tutaj nigdzie. Natka. Jest obłożenie klątwą u kapłana. Zobaczmy. Tak. Rzut obrony, siła woli. Obniżenie jednej cechy do minus 6. Minus 4 do rzutów ataków. Weźmy postać gazową. Taki niezły obronny czar. Dobra. To na razie tyle przygód. Nie wiem, ile wyjdzie z tego odcinka, bo ostatnio bardzo słabo idzie mi przewidywanie, ile tych pociętych rzeczy, ile się sumuje. Ale cóż, w następnym odcinku kończymy tą sferę. No i cóż, już zobaczymy, co możemy zrobić z tą złotą kulą. No cóż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!